Spośród wszystkich projektów zatwierdzonych do sfinansowania przez Europejski Fundusz na Rzecz Inwestycji Strategicznych zaledwie 15% stanowiły projekty rządowe. Reszta to projekty inwestorów prywatnych, niezainteresowanych współpracą przy pozyskiwaniu środków finansowych z ministerstwem właściwym do spraw rozwoju regionalnego. Minister odegrał zatem niewielką rolę przy staraniach o pieniądze z funduszu EFIS. Udział projektów rządowych w ogólnej stopie inwestycji sfinansowanych z funduszu spadł do poziomu najniższego od lat 90., choć minister promował tę formę dofinansowania na wielu polach. Trzy z pięciu zbadanych inwestycji przygotowano i przeprowadzono prawidłowo. Realizację jednej dokonano z opóźnieniami, a celów ostatniego ze zbadanych projektów nie zrealizowano.